Siema, hejo, nie trać czasu. Dać ci woreczek, torebkę? Gruza naszego. Zobacz, czy jest na luzie. Znaczy, cacko, nie? Położę tam. Trzymaj. Znasz radę? Co? Odpalić? Nie wiem jak. Patrzcie to. Patrzcie to. Widziałeś? No. Uważaj, bo jeszcze farba nie doschła, wiesz? To jest taka specjalna, lakiernicza. No tak, strat dużo nie ma, nie? Tutaj listwa trochę nie odeszła, bo to spadło. Kołpaki pogubiliśmy. Brak szyby tylnej. Nie wiem. No to wchodź, zobacz. Jak go się otwiera? Normalnie. Do siebie. A ty chcesz z alarmu go otworzyć? Nie, on nie ma alarmu. Fajny. No. Jakieś poduszki byśmy musieli ci tutaj dać, takie, wiesz, na podwyższeniu. Czekaj, może ten fotel jakoś ci podniosę, coś. Napompować mogę tyle. O, lepiej? No, no. Co to się zrobiło? A co, otwierasz tył? No. A to trzeba mocno, patrz. Aha. Aha, bo tu farba, patrz jeszcze. Ale nie, aha. Czekaj. O. No, Kuba. Ale na luz, no jak czepnie w ten... Czekaj, ci przesunę siedzisko. Przecież... Wstań. No wejdź sobie z łap tu. Podciągnij do... Tu rękę. I pociągnij... Tu masz. Taki metal i się przesuń. O. Jeszcze. Dobra. Jest na luzie? Zobacz, czy jest na luzie. Nie wiem. Jest luz? Patrz, jest. Kuba, jaki specjalista. O wielku mowa. A ten już odpalił. To jest diesel, trzeba poczekać aż. Jak? Fajny! O kurde! Klakson działa? No. Zmieniasz? Siema! Siema! No Kuba dzisiaj upala. A co, wolne dzisiaj czy nowe? Dzisiaj wolne, no. Jak wie, że bryka jest, no to co? Fajnie pomalowałeś, Oskar, go, nie? Gazu weź tutaj. Przygazuj trochę. Patrz, jak na obroty wchodzi. Patrz. Widzisz, jak wszystko? Poczekaj, niech się zagrzeje, bo korba bokiem wylezie. Jakbyś wiedział. Ty szybę wybiłaś kiedy? Czy w łamanie chcieli coś ukraść z niego? No w łamacie chcieli. Niepewna okolica, co? Niepewna okolica tu jest. Patrz, tam gdzie wałeczkiem pojechałeś jest dobrze, a gdzie zaciek zostawiłeś, to jeszcze się klei. No tak, chcę pojechać, ale ja nie jestem. Za się, się upieprzyłeś. Nie za bardzo. Co, Kuba? Co? Co mówisz? Za to? Ja bym chciał pojechać, ale mama nie jest za tym. A ja mogę się przejechać, ale no to Kuba. To ja z tobą. No to siadaj dobra. Obok. Ja idę obok. To ja idę do tyłu. Ale auto przestaw. A po co? No dobrze. Wszystkie, do, że teraz będzie trzeba, tylko nie przyrżnij. Nie przyrżnij, Klaudia. Ja idę do tyłu, tam, staw. Siema, Klaudia. Siema. Kuba, jesteś? Tak, gdzie Kuba? Czekaj, Kubie, ale trzeba w bagażniku. Nie, tam szkoda. Kuba, w bagażniku nie, bo tam szyby na ciebie spadną. Bo zbita jest szyba. To siadaj koło kołpaków. Ale fajnie. A ty Oskar do bagażnika. Gdzie tu są pasy? No a czemu to nie jedzie? A wsteczny? No tak, nie? No. O Jezu, to tak? No bo to jest, wiesz, to ma 150 koni, nie? A to ma. Dawaj podjazd od razu. Ale jaki? No tamten. Który? No my to no, zobjeździliśmy, podjazdy gdzie? Robiliśmy. No ten. Co ty gadasz? No pewnie. A jak to wjechać? No normalnie tylko trzymaj gaz i jedziesz. Tu? I no. Tam wjadę do góry? No. Ale Kuba nie ma pasów. A to nic nam się nie stanie. Aha, naprawdę? No. To muszę się rozpędzić. No. Ty
cofnąć się, ale wiesz, żeby był gaz, nie? Naprawdę? No. Żartuję. No ja tyłem wjeżdżałem. A tam coś tu Kuba stoi? No i już dalej ja bym... Szyby nie ma co dobrze widać, to nie widzisz bez szyby? Jezu, ja się boję. Kuba, ty będziesz jako lusterko. Ale jak, a będzie go trzęsło? A możesz się, Kuba, trzymać czegoś mocno? Tu! Wejdź tu, pojedź trochę do przodu i cofnij tam na wprost. Nie? Tam cofnę, nie? No tam cofnij, no. Ale zobacz, jaką to ma pydę. Jak ona... Fajnie, nie? Widzę. Kuba, trzymaj się. Dobra. Trzymam się. Ja naprawdę tu nic nie widzę. Jak ja mam jechać, jak ja nie widzę? I przecież tam miałaś cofnąć. No. A, tam. No a jak? Ty chcesz pod kątem tu robić? Taki byś mi mógł jeść. No bo mówię, że guzik nie widzę. Wiesz, no, trzeba jak na enduro. Trzeba takiego kupić. Ale po co jak jest? No, gdzie to? No i dobra, jeszcze cofnij. No i teraz gaz trzymaj, nie? Ale na jedynce? Na jedynce, no a na jakim? Dawaj. Wolnij trochę. No jak poszła pan. Co, spodobało ci się? Co, już się nie boisz jak na kładzie? No, Oskar zdziwiony. No jeszcze podjeżdżaj. Nie, Boże, Kuba, jak było? Fajnie! No to dawaj podjeżdżaj. No to ci się wprawa zrobi. To potem na kładzie jak pójdziesz, to jak kuna. Póki wiesz, on jeszcze chodzi, nie? Bo to wiesz, nie wiadomo co Oskar wymyśli, nie? A jeszcze mają chłopaki z Wreck Racingu przyjechać, pokazać mi co to robi. Patrz, zobacz jak jest. Kuba, trzymaj się. Ci to tutaj mają polewkę, co? Bardzo fajny samochód. Bardzo fajny. No to już... A mogę zjechać w drugą stronę? No, możesz. Ale czy ja tam się zatrzymię? No pewnie, że się zatrzymię. A nie wywali nas do przodu? No co ty. Przecież ja tyłem podjeżdżałem tym. A zjeżdżałeś przodem? No. A nie, bo... Dawaj. Zły pomysł. Dawaj. Czemu zły? Bo mi się przypomniało, jak żeś mnie wziął wtedy na kłada. No przecież podjeżdżałaś teraz sama. Ale to łatwiej. A zjechać? To jeszcze łatwiej jest. No właśnie. To możesz tym tyłem. A gdzie to się jedzie? Tu? No tu. Jezu, nie. Ja mam lęk wysokości. Nie, no jedź, bo to nawet nie będziesz widzieć. Ja też nie widzę. Dać ci woreczek, torebkę? No masz. Nie. No jedź. A mogę wolniutko? Możesz. Nie muszę szybciutko. Nie. Ja naprawdę mam lęk wysokości, to nie jest śmieszne. Ale to nie jest wysokie. Zaraz ci Oskar tutaj w pędzie zjedzie. Ja się przewracam! Lecę! Ale fajnie! Ja chcę tak z dziadkiem szybciej. A w pole jedziesz? Jedź kawałek w pole. Tylko powoli, bo tu, kurde, Klaudia, tu nie ma lipy. To są dziury. Są dziury. Oj, on ma tyle mocy, że to ci starczy. Gorąco mi się zrobiło. A gdzie to się, a potem zakręcimy? Wyjedziemy stąd? No. A to na jedynce mogę? No, nie. No na jedynce, no. Tu jest dużo dziur. O, ale jadymy. Fajnie, co? Jezu. Pieprzyło coś. No. Ło. Ale pieprzyło. Gdzie? Tu. No jedź, jedź. Kup pętelkę zrób. I nie uważać na dziury. No a po co? Ło! Siedzenie mi odjechał. Kuba, jak żyjesz? Żyję! Czym się? Gorąco tu. No, klima działa, nie? Tu jest klimatyzacja na ciepło? No. Nie wiedziałem. Ale. To lepsze. Uważaj, bo tu teraz dziury są. To lepsze niż na motorze. No. To lepsze ja niż to mogę też. Widzisz, jaki tor zrobiliśmy? Możesz tu codziennie upalać. Ale wiesz, szybko, nie? Kask musisz ubrać. Ja tutaj na pełnej kicie jechałem. Patrz. Patrz, jaki szofenfeldziarz. Kurwa, teraz to poszło wszystko. Oh.
Kuba, żyjesz? No. Co ci się, cykorki trzymasz? Dwoma rękoma? O Jezu, to ci się pogorszy teraz. A no właśnie. W tym żołądku. Klaudia, ale tu możesz, patrz. Tu możesz te opony. Ale to jutro. No, też dobra? Zobaczymy ale straty, tak, co? Tak, wiesz, to tak ostro. Te opony, tak, ale wiesz, tak. Ale to... Tak, na maksa, fulla. Jutro, nie? Mhm. Kask ubierzesz, dam ci ochraniacze. Dobra. To parkuje, nie? Zobaczymy parkuj, teraz parkuj. Straty. Co się tam stało. Ale dobrze zaparkuj, dobrze, dobrze, dobrze. No, dobrze, jeszcze kręć. Już i w kibel, jest. Kibel. Dobra, jedź, mocno. O, kurwa, zżyłaś. Mhm. Już. No, a chcesz uderzyć w kontener? Jutro. Tak się rozpędzić no, i... No, bym chciała. Ale no tak chodź teraz tu, cofnij i walnij w niego. To Kuba ma zostać? Nie. Super, dobra. To co, nara. Nara, to do jutra. Dzięki. Kurde, Klaudia, furkę mi trochę czasło, wiesz? A co się stało? No nie wiem, no walło tak ostro, nie? W ogóle zderzak z tyłu już jest pęknięty. Żartujesz. No to to może, nie? Nie, to zaryło tam chyba po środku bardziej. Ta klapka wyleciała. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.